oraz dziś reprezentujący zespół zawodnik Daniel Tanżyna. Tradycyjnie najpierw bardzo proszę o kilka słów trenera Janusza Niedźwiedzia. Dzień dobry. Przede wszystkim całe szczęście, że mecz jest już za trzy dni, bo jak się przegrywa ostatnie spotkanie, to jesteśmy oczywiście głodni kolejnych emocji i kolejnego meczu, żeby zagrać po prostu dobre spotkanie i ucieszyć siebie i naszych kibiców, szczególnie, że gramy u siebie. Dziękuję. Daniel Tanżyna. Ostatni mecz gdzieś tam w Gdyni, duży niedosyt, bo mogliśmy w pierwszej połowie ten mecz, tak mówiąc brzydko, zabić, bo mieliśmy swoje sytuacje, ale niestety gdzieś tam w drugiej połowie Arka uwierzyła i strzeliła nam bramki. I tak jak trener powiedział, bardzo dobrze, że ten mecz następny już jest już za trzy dni, już jest jutro, bo mamy ogromną chęć rewanżu i zmazania takiej małej plamy z Gdyni. Bardzo proszę pytanie od Państwa, bardzo proszę o przedstawianie się i podanie redakcji, jaką reprezentujecie. To ja zacznę. Robert Fiećko, Telewizja Toja. Pan trenerze, mówił Pan o tym, że na konferencji po meczu z Arką, że te pierwsze 20 minut w wykonaniu Widzewa było bardzo dobre, ale co się stało po tych 20 minutach? Dlaczego się zespół tak mocno cofnął? To jest po raz drugi, bo z Chrobrym mieliśmy podobną sytuację. To jest kilka takich rzeczy. Pierwsze to przede wszystkim to 20 minut graliśmy bardzo szybko, bardzo dobrze kombinacyjnie, bardzo szybko zajmowaliśmy pozycję, bardzo szybko też i dobrze podejmowaliśmy decyzje. Później Arka doszła do głosu, ale to wiemy, że Arka jest mocnym zespołem i to też było spowodowane jej również siłą, natomiast też naszymi zachowaniami. My nie byliśmy w tym konsekwentni i brakowało nam w takich kilku momentach, w których mogliśmy tą piłkę, nie wiem, wziąć, utrzymać, zmienić stronę. Po prostu nam tego zabrakło i to, co funkcjonowało przez 20 minut, nagle przestało funkcjonować, a że wiedzieliśmy, że Arka jest bardzo mocnym zespołem z dużymi indywidualnościami, to tak się to kończy. Później był taki moment, że uspokoiliśmy tą grę jeszcze w pierwszej połowie i wydawało się, że to się skończy 1-0, no i ta bramka właśnie dosłownie chyba 18 sekund przed końcem tego doliczonego czasu. Tak to jest, jeśli my trenujemy ze sobą krótki okres, to my też zderzamy się z niektórymi sytuacjami po raz pierwszy i żeby pewne rzeczy wypracować. My mówimy ciągle o procesie, każdy mówi o proces, to tam trwa miesiąc czy dwa, to nie jest tylko miesiąc czy dwa. My ciągle jesteśmy jeszcze w fazie budowy tej drużyny, budowy również zachowań, jak sobie radzić w trudnych momentach, bo te momenty będą następować i dobre zespoły potrafią bardzo szybko opanować pewne jakieś mniejsze kryzysy, potrafią wziąć na siebie później znowu tą grę i wyjść z takich sytuacji. My po prostu popełnialiśmy czasem proste błędy, czasem graliśmy za wolno, Arka złapała wiatr w żagle i z takim zespołem wiedzieliśmy, że żeby złapać trzy punkty na tym terenie, musieliśmy tak jak przez 20 minut grać praktycznie przez całe spotkanie. Wtedy była na to szansa. Natomiast też podkreślę to, że nawet jak przegrywaliśmy 3-1 i te ostatnie, myślę, że 10 minut z tym doliczonym czasem, przejęliśmy kontrolę dosyć mocno i stworzyliśmy sobie sytuację. Pamiętam Gustka, który też bramkarz dosyć szczęśliwie, myślę, i dobrze wybronił tą sytuację. Był rzut wolny, gdzie tam piłka się zakotłowała. Była sytuacja Nunesza na 2-2, więc to też nie było tak, że Arka zdominowała i Arka tam nie wiadomo ile mogła wygrać, bo mogliśmy ten mecz zakończyć również my na swoją korzyść. Natomiast zgadzam się, że za długie momenty i w ostatnim meczu i z tym Chrobrym, za długie momenty mieliśmy, że oddajemy pole zbyt mocno przeciwnikowi. To, że on będzie czasem miał tą piłkę blisko pola karnego, też nie zmienia faktu, że no, muszą się to kończyć sytuacje bramkowe. My też z Chrobrym nie dopuszczaliśmy do tych sytuacji bramkowych. Mikołaj Madej, Telewizja Polska Łódź, a propos tych sytuacji bramkowych. Co się działo z lewą stroną? No bo prawe skrzydło Arki hulało nam jak chciało. Trzeba przyznać, że to był rzeczywiście bardzo dobry dzień zawodnika z Arki po prostu. I my wiedzieliśmy, że tam będzie płynęło duże zagrożenie ze strony Arki. Stąd pomysł przesunięcia Dominika Kuna, który no, pracuje za dwóch czasami. I
I dlatego mówiliśmy o tej zmianie Dominika w 20 minucie, że to też była taka ważna dla nas zmiana, bo ona miała nam dawać taki balans, miało tam być podwajanie Radka, miała być pomoc temu Radkowi, który no wiedzieliśmy, że będzie gdzieś tam wrzucony na tą głęboką wodę. I również brak Dominika to był też jeden z takich drobnych elementów, bo to nie jest tak, że jeden Dominik szedł i nagle się gra posypała. Natomiast Dominik jest bardzo ważną częścią tego zespołu, wiemy w jakiej formie jest. Nawet z urazem jeszcze miał tą sytuację, gdzie ograł na skrzydle i strzelił bramkę, więc tu nam zabrakło tego, żeby Radka przede wszystkim w paru sytuacjach podwoić, dzięki czemu Radek miałby większy komfort i mógłby tego zawodnika spychać do linii. Tego nam brakło, dlatego zwalanie tylko winy na jednego Radka jest tutaj dla mnie nie błędem. Ale dał się przeskoczyć jednak. No to w sytuacji akurat, która nie jest związana z podwojeniem, więc mówię, przy gorszej sytuacji jak najbardziej to dał w prosty sposób przeskoczyć się zawodnikowi, natomiast ja mówię też o tej drugiej sytuacji, kiedy został ograny w polu karnym, to też zabrakło podwojenia po prostu i pomocy mu od wewnętrznej strony i dlatego też zawodnik, który się w tym dniu czuł wyjątkowo i grał bardzo dobrze, po prostu ograł Radka. To jeszcze pytanie a propos zdrowia Dominika. Jak to wygląda? No, tak naprawdę Dominik dzisiaj wyjdzie, ale jego jutro występ jest pod dużym znakiem zapytania. Bogusław Kogut, Widzewiek. Pan wyraził tutaj zadowolenie, że ten mecz będzie bardzo szybko, 3 dni tam, bo ledwo podróż, treningu właściwie nie ma. I Daniel podzielił ten pogląd, że żądni jesteście rewanżu i tak dalej szybko, ale jednak uważam, że ma olbrzymi wpływ fakt, że liga gra non-stop w tym tempie, zwłaszcza dla zespołów, które są w budowie, a pan przyznał sam, że zespół jest jeszcze w budowie. W związku z tym powstała sytuacja, że w czwartek rozegrano 3 mecze pierwszoligowe i padł 1 gol. No, czy nie można się obawiać, że tu będą też kłopoty, zwłaszcza, że Stomil stracił gole 2 razy pechowo decydujące w przedłużonym czasie gry, czyli ma solidną defensywę i ma zaledwie 1 gola straconego więcej od Widzewa. To od razu odpowiem na początkową część. No, harmonogram w tym tygodniu, który został dla nas ułożony, czyli niedziela, środa wyjazd do Gdyni i sobota. Bardzo duży natłok meczów, jeśli chodzi o ten tydzień. Natomiast my się cieszymy, bo zawsze człowiek jest taki głodny i chętny wyjścia po raz kolejny na boisko i udowodnienia sobie przede wszystkim, że ten mecz z Arką już jest za nami i myślimy tylko o kolejnym przeciwniku i chcemy po prostu wygrać i kolejny tydzień móc się przygotowywać też w lepszych nastrojach. To do Stomilu zgadzam się, dużo osób patrzy w tabelę i mówi tak, zespół na ostatnim miejscu w tabeli. Tylko popatrzmy, jakie Stomil osiąga wyniki. Cały czas jest wszystko na styku, te bramki, które tracą czasem są takie, naprawdę to nie jest tak, że przeciwnicy ich dominują, strzelają im bramki, bo tworzą po 5-7-10 sytuacji, a Stomil nic nie umie. Stomil jest bardzo, bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. To jest jedno. Korona też, mówię, oglądaliśmy ten mecz i bardzo, bardzo, bardzo się męczyła ze Stomilem. Miała problem z konstruowaniem akcji takich gdzieś, żeby dostać się pod pole karne. Stomil mógł spokojnie 1, 2, 3 bramki strzelić, bo mieli swoje sytuacje. Dlatego no, czeka nas trudne zadanie. Zespół, który będzie na pewno bardzo blisko siebie, będzie się bronił i będziemy musieli się pewnie przebijać przez ten mur stworzony z 5 zawodników w obronie, 4 w pomocy, bo tak pewnie Stomil wyjdzie, tak jak było w ostatnim meczu z Koroną. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do trenera Janusza Niedźwiedzie? Jeśli nie, chwilka. Jeszcze Bogusław Kukuć. A czy Daniel, nie jesteś zdziwiony, że... Nie. To Boguś, dajmy sekundkę czasu na przestawienie mikrofonów i pytania do Daniela Tanżyny. Chodzi o to, że czy nie byłeś zaskoczony, że piłka dotarła do Czubaka w ten sposób, że on właściwie był na linii pola bramkowego, a piłka była po ziemi
bardzo czytelna. Ja byłem zaskoczony kompletnie, że obrona to przespała. Czy jakbyś grał, to byś to wybił, czy nie? No bo to jest, dla mnie to była zupełnie niedorzeczna sytuacja. Ciężko mi odpowiedzieć i ciężko mi tutaj gdzieś to analizować. To na pewno w tej całej akcji było, to nie był tylko ten ostatni gdzieś błąd krycia, tylko tam było więcej błędów gdzieś tam szybciej, po kolei, więc na pewno można było tego uniknąć. I wszyscy wiemy, że właśnie Karol Czuba gdzieś w takich sytuacjach zawsze gdzieś tam się umiał odnaleźć i na naszą niekorzyść nas w tym meczu skarał. Moi drodzy, tak przy okazji, bo jednak dzisiejsze spotkanie jest poświęcone meczowi jutrzejszemu, więc jeśli są pytania dotyczące spotkania ze Stomile Olsztyn, bardzo proszę. Ja jeśli mogę tylko dodać, to przede wszystkim ciągle wracamy do przeszłości. Niedawno ciągle wracaliśmy do zeszłego sezonu, teraz wracamy do meczu z Arką. To nas mecz teraz z Arką obchodzi. Arka już była, wyciągnęliśmy z tego meczu tyle, czyli zero, nie mamy punktów, mamy kolejne zadanie. Bo kolejne zadanie jest w sobotę ze Stomilem i tu trzeba zrobić wszystko, żeby przede wszystkim po tej podróży, gdzie wróciliśmy o 3:30 w nocy, zawodnicy byli zregenerowani, dzisiaj też potrenujemy i po prostu trzeba jutro wygrać to spotkanie, nie wracać do tego, kto strzelił bramkę i czy ktoś popełnił błąd. Daniela w tym meczu nie było, być może jutro będzie, to się okaże. No to w takim razie, a mecz ze Stomilem, trener mówił, że to, no, będziecie musieli się przedzierać przez zmasowany blok obronny. W takiej sytuacji trzeba, można chyba liczyć na tak zwane, nie lubię tego określenia, stałe fragmenty gry. A w tym przypadku Daniel Tanżyna jest człowiekiem, który może zrobić różnicę. Jak wygląda praca nad tym elementem w kontekście jutrzejszego meczu? Czy ja mam opowiadać? Daniel. No tylko momencik właśnie, bo Daniel, my dzisiaj mamy dopiero trening, wczoraj regenerowaliśmy zawodników, dzisiaj mamy trening, więc... To ja wiem, ja pytam ogólnie, czy w ogóle taka koncepcja na ten mecz jest? Jako zawodnik mogę odpowiedzieć, że tak jak pan powiedział, że te fragmenty są bardzo gdzieś tam ważne w piłce nożnej, bo czeka nasz ciężki mecz z tą drużyną bardzo dobrze zorganizowaną, na pewno przyjadą tutaj stricte nastawieni na kontrę, czyli tyłu i szybka kontra, więc na pewno stały fragment może nam ten mecz zdecydowanie ułatwić. Jeśli w początku meczu strzelimy bramkę po stałym fragmencie, to później będzie się grało lepiej, więc to jest bardzo, stały fragment odgrywa bardzo ważną rolę. No i tak jak powiedział trener, dzisiaj na tym elemencie będziemy się skupiać. To będzie jeden z elementów, na którym będziemy się skupiać oczywiście. Tutaj też nie przesadzajmy dzisiaj, że będziemy godzinę siedzieć nad stałymi fragmentami, bo też pamiętajmy, że mieliśmy dwa mecze, niedziela, środa. Więc zrobimy swoje. Mam nadzieję, że jutro będziemy widzieć efekty. Daniel, to jeszcze ja, Robert Wiećko, telewizja, to ja. No myślę, że granie przed własną publicznością, jest tych kilkanaście tysięcy ludzi, troszeczkę was uskrzydla, czy trochę was uskrzydla, czy bardzo. To będzie wasz handicap, właśnie dać te 5% więcej z wątroby? Fajny jest właśnie przez ostatni czas, jak był czas pandemii, to było idealnie pokazane, jeśli Widzew jest bez kibiców przy pustym stadionie, a jeśli Widzew ma kibice, no wszyscy to widzą, że kibice naprawdę nas mega gdzieś tam napędzają, pomagają i to jest coś tam fajne, bo tak jak pan powiedział, no uskrzydla nas to, mam nadzieję, że jutro też naszą dobrą grą napędzimy trybuny, które nam pomogą i pchną nas jeszcze bardziej do przodu. Bardzo proszę, jeśli nie ma więcej pytań? Rozumiem, że nie ma. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszym briefingu. Dziękuję trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi i Danielowi Tanżynie. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś.
Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bargiel. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Murapol. Najlepsze miejsca na świecie. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny. Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś. Sierpnia 2021 roku, piąta kolejka Fortuna pierwszej ligi. Widzew Łódź podejmie dzisiaj Stomil Olsztyn. Witam wszystkich widzów, widzewiaków, kibiców naszego klubu. W studiu przed meczem ze mną jest Andrzej Rybski. Dzień dobry, witam serdecznie. I Dominik Kun, zawodnik pierwszego zespołu. Witam serdecznie. Na początek, Dominik, chciałem jakby przedstawić Cię, bo to nie jest Twój debiut w tym pomieszczeniu, ale debiut w naszym studiu. Trema Cię nie zjada? Czyli no, jest troszeczkę... Lepiej się czuję tam jednak. Rozmawiamy, tak jak wspomniałem, przed meczem ze Stomilem Olsztyn. Bardzo ważnym spotkaniem z punktu widzenia trochę morale pierwszego zespołu, no bo po przegranej wyjazdowej zawsze dobrze jest odbić się od tego przysłowiowego dna i zdobyć kolejne punkty. Dominik, wrócę do tego spotkania, no bo trochę reperkusją tego, że tu siedzisz, jest właśnie to spotkanie. Arek Kesperkiewicz dosyć ostro Cię potraktował. Jak wygląda Twój stan zdrowia? Czy możesz to ujawnić? Jak to wyglądało w ogóle na boisku? Jak wygląda Twoja sytuacja? No tak, na początku meczu gdzieś przy wślizgu Arek
Kasperkiewicz gdzieś mnie tam w Achillesa zaatakował. Przed meczem gdzieś miałem troszeczkę z tym problemów, gdzieś tam akurat w tą nogę, co mnie bolała, jeszcze mi poprawił, także z każdą minutą mnie coraz bardziej bolało i nie byłem w stanie kontynuować gry, także no musiałem zejść. No ale badania pokazały, że to nie jest tam jakiś poważny uraz, także no myślę, że od przyszłego tygodnia będę mógł już być w pełni do dyspozycji trenera. Pozwolę sobie stwierdzić, że twoje zejście wpłynęło na drużynę. To nie można moim zdaniem przejść obok tego beznamiętnie. Drużyna trochę tapnęła, no i Arka to wykorzystała. Za chwilę zamkniemy temat tego spotkania, ale jak to wyglądało z boku, gdy patrzyłeś na to spotkanie? No czuć było, że Arka po tej straconej bramce chciała szybko siąść na nas, gdzieś tam wychodziła wysokim pressingiem. Gdzieś nabrała trochę wiatru w żagle. No szkoda tej straconej bramki do przerwy. Myślę, że wtedy moglibyśmy jeszcze troszeczkę dłużej powalczyć. No druga połowa, no cóż, no ciężko coś powiedzieć. No Arka była, no, była lepsza od nas, no i zasłużenie wygrała. Także no tyle, no trzeba tutaj wyciągnąć analizę, trener zrobił i myślę, że dzisiaj pokażemy lepsze oblicze. Do meczu z Arką wrócimy jeszcze podczas tego studia w takim pozytywnym aspekcie i w tym pomoże Andrzej Rybski, który w ostatnim studiu zanotował nieobecność, trochę tak szkolną terminologią. Co się stało, Andrzej? Gdzie byłeś? Przyznaj się i usprawiedliwi. Można powiedzieć bardzo pozytywna. Z chłopakami tutaj z U14, U15 z Akademii Widzewa wyjechaliśmy na obóz do Rybnika, także fajnie spędzony czas. Wszyscy, no może nie wszyscy, jeden zawodnik nie wrócił zdrowy, ale to normalne, że w piłce nożnej się zdarza. Mamy tu przykład niestety Dominika, także świetny okres, nie dość, że piłkarsko, też integracyjnie, jeżeli chodzi o chłopaki, że mogli spędzić razem czas, także bardzo fajny czas spędzony. Zaczęliśmy, Dominik, trochę negatywnymi takimi, powiedzmy, akcentami, no ale dla ciebie początek sezonu był bardzo udany, 3 asysty, nie ma co ukrywać, że kibice bardzo chwalili twoją grę, no bo byłeś motorem, jesteś w zasadzie motorem napędowym ataków Widzewiaków. Czy czujesz właśnie taką moc od początku sezonu, którą, nie wiem, w ciebie wstąpiła, dobrze się czujesz, czy to jest jakby też pochodna poprzedniego sezonu, że po prostu coś wchodziło na dobre tryby, no ale potrzeba było po prostu czasu? No tak jak mówisz, no końcówka sezonu też była niezła, potem ten okres przepracowany, przygotowawczy cały. No i ta forma no, przyszła w odpowiednim momencie, także też całej drużyny tak naprawdę, także to cieszy. No i cóż, no szkoda, że musiałem teraz wypaść. Mam nadzieję, że wrócę szybko i będę mógł dalej tą formę szlifować, ulepszać i żeby być jak najlepszy na boisku. Do składu dzisiejszego składu w meczu przeciwko Stomilowi przejdziemy jeszcze, ale jestem ciekawy rywalizacji w ogóle w pierwszej drużynie, no bo koledzy naciskają, dzisiaj być może ktoś wykorzysta swoją szansę. Ta rywalizacja w zespole jest pozytywna? No tak, jak najbardziej. Każdy tam, kadra jest szeroka, jest wielu zawodników, którzy na pewno czekają na swoją szansę i Dzisiaj pewnie tak będzie. Rozpoczęliśmy już 5. kolejkę Fortuna pierwszej ligi. Przyjrzyjmy się wynikom rozegranych spotkań. Za chwileczkę przed Wami pojawi się tabela i wyniki przede wszystkim rozegranych już spotkań. Patrzymy tutaj, my również mamy ją przed oczami. Puszcza Niepołomice przegrała z Miedzią Legnica 0-1. Andrzej, to jest chyba dosyć taki ważny akcent, bo Miedź potwierdza w kolejnym spotkaniu, że jest zainteresowana awansem do Ekstraklasy. Jak najbardziej. Miedź jest to zespół, który na pewno zawsze chce grać o najwyższe cele. Zresztą pokazali to już w niejednym sezonie i teraz potwierdzają. Tylko ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że to jest jednak 5. kolejka, także jeszcze bardzo wiele może się wydarzyć, no ale ta forma u nich jest naprawdę bardzo stabilna. Następnie mieliśmy remis GKS Jastrzębie z Resowią 1-1. To jest taki mecz walki, bym powiedział, bo miałem okazję oglądać dzisiaj to spotkanie. Ciekawa decyzja telewizji Polsat, mając do wyboru chociażby dwa inne spotkania, które widzimy przed oczami, wybrali taki mecz do transmisji, ale mecz bardzo wyrównany i mam wrażenie, że trochę dwa zespoły mogą być rozczarowane takim wynikiem. Remis zawsze rozczarowuje tak naprawdę, ponieważ ta zdobycz punktowa, od kiedy wprowadzono 3 punkty, jest no, bardzo znacząca, można odskoczyć, ale prawdę mówiąc, jak spojrzałem na te dwa zespoły, pomyślałem sobie, że to właśnie taki wynik może paść. Co do Polsatu, rzeczywiście bardzo dziwna decyzja, ale pamiętajmy, że też patrzą do przodu w te kolejki, widocznie gdzieś musieli umieścić to Jastrzębie, żeby gdzieś te proporcje, jeżeli chodzi o transmisję, rozmieścić. No i trzecie spotkanie, Korona Kielce z Łódzkim Klubem Sportowym. Mamy tutaj informację z OFU, że Korona Kielce wygrywa, ale dla nas, czyli zespołu, który chce się pojawić w czołówce, to najlepszy byłby właśnie wspomniany wcześniej remis.
A ja jestem zdania takiego, że zawsze warto już z kimś uciekać. Także tutaj nie może być tak, że wszyscy z czołówki będą przegrywać. Zawsze dwa, trzy zespoły, jeżeli się złapią i wygrywają, jest to bardziej korzystne dla tych zespołów. Mecz na szczycie, rzeczywiście tutaj Korona już potwierdza, że jest w bardzo dobrej formie. Od początku widać było nawet już w skarbie kibica, jak się spojrzało w ten skład, w te transfery, że może być bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ich formę sportową i to, co najważniejsze, potwierdzają. Ale jeżeli tak już mówimy właśnie i patrzymy na innych, zawsze trzeba patrzeć na siebie, tylko i wyłącznie. Fajna teraz jest sytuacja, że w środę wygraliśmy ten mecz z Arką i mamy możliwość szybkiej odpowiedzi. Piłkarze to bardzo lubią, zespół, sztab trenerski też bardzo to lubi, że nie trzeba czekać tydzień czy też dwa na kolejną odpowiedź, tylko już w krótkim okresie czasu tutaj mamy możliwość zagrania i zobaczenia, jak zespół nasz odpowie. Spójrzmy szybko jeszcze na tabelę, jak wyglądają te rozstrzygnięcia, jak przełożyło się to na tabelę. No na razie Miedź wskoczyła na pierwsze miejsce, wyprzedziła o punkt Koronę Kielce. Jeżeli wynik Kielcach się utrzyma, to oczywiście Kielczanie wrócą na pozycję lidera. No Widzew na podium, no ale to jest to podium, które jeszcze nie gwarantuje wejścia w tą strefę, powiedzmy gwarantującą awans do ekstraklasy. W klubie na razie tonujemy nastroje, to trzeba podkreślić. Nie ma takiego celu awansu za wszelką cenę. Na razie spokój przy Piłsudskiego i chyba dobrze, bo chyba to jest taka, powiedzmy, postawa awans albo śmierć już kilka klubów zgubiła. Właściwie ta postawa, którą powiedziałeś, no zgubiła Katowice. Chociażby. Więc spokój, jeżeli płynie właśnie ta informacja z klubu płynie taka, to jest dla zawodników bardzo fajna, taka uspokaja ich działania. Zresztą wiemy, że ostatnie tutaj półtora roku nie było takie aż wyśmienite, żebym tak to powiedział, więc jeżeli tu do zespołu wypływa taka informacja, myślę, że to dobrze na nich wpływa. Zresztą oni odpowiadają na to piłkarską formą na tą chwilę. Oczywiście mieliśmy tutaj mały przerywnik, ale mam nadzieję, że dzisiaj to już wszystko się znowu odmieni. Chociaż no, przejdziemy do Stomilu też. Ja zawsze się obawiałem takich zespołów, które tylko przegrywają. Zawsze wolałem z bardziej ustatkowanym zespołem grać, ponieważ tam też już się dzieją jakieś takie ruchy, można powiedzieć, organizacyjne, zmiany. Gdzieś sztab szkoleniowy się zastanawia, jak to ułożyć. Personalnie też na pewno zmiany. I taki zespół też przerywa kiedyś tą swoją złą pasę. Także ja takich meczów się zawsze obawiałem. Nie są one łatwe. Zresztą też sami zawodnicy też w jakiś sposób, nawet może pozaboiskowy, starają się poprzez integrację odmienić losy. Tak niestety jest. Zresztą każdy, kto pracuje, to nawet jak mają jakieś w firmach integrację, wiedzą, że potem miło się wraca na drugi dzień. W wielu takich integracjach w drużynach brałeś udział? No już teraz spokojnie jestem po drugiej stronie, więc mogę powiedzieć, że nawet jedna taka integracja nie szło nam tak właśnie mniej więcej jak Stomilowi, a potem dwa miesiące wygraliśmy po takiej środowym spotkaniu drużynowym. Dominik, czy wy przed startem sezonu też mieliście taką integrację, która pomogła, no bo w sezon weszliście doskonale? Nie, gdzieś tam może na obozie żeśmy spotkali się w takim większym gronie, żeby się lepiej poznać, ale spokojnie, także nie było ogniska, oby nie było takiej okazji, żeby ratować. No właśnie, bo Stomil to jest chyba ważny zespół w twojej karierze. To jest czołowa drużyna z regionu, z którego pochodzisz w ogóle, więc wydaje mi się, że dzisiejszy mecz też gdzieś tam byłby dla ciebie z takim smaczkiem troszeczkę. No dokładnie. Tam gdzieś w tej poważnej piłce zaczynałem, także no na pewno gdzieś tam jakiś sentyment mam do tego klubu, gdzieś mi pomagały w trudniejszym momencie, jak miałem wcześniej, wyciągnął do mnie rękę, gdzieś mi pomógł, także no darzę sentymentem z tą milą. Teraz właśnie przejdziemy do tematu naszego dzisiejszego rywala. Oddamy głos Kubie Dyktyńskiemu, który z Murawy rozmawiał z trenerem Adrianem Stawskim. Ze mną jest trener Adrian Stawski, szkoleniowiec Stomilu Olsztyn. Witamy trenerze w sercu Łodzi. Witam serdecznie. Trenerze, zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo mówić o spotkaniach, które za Wami, ale oglądając te mecze miałem wrażenie, że na pewno nie może Pan się wstydzić za grę swojego zespołu. Byliście na pewno nie gorszymi rywalami dla swoich przeciwników i moim zdaniem to jest powód do optymizmu dla Pana i dla zespołu, no bo sezon jest długi, a na pewno coś się tworzy w zespole Stomilu i myślę, że te punkty na pewno zaczną przychodzić. No Stomil przeszedł, można powiedzieć, istną rewolucję, bo 17 zawodników odeszło, 15 przyszło, został Remisz, Strauss, który w pierwszej 11 grają, Remisz w tamtym sezonie prawie w ogóle też nie grał, także zespół całkowicie nowy. Nieźle to wyglądało w tych meczach i z Arką bardzo dobrze i z Koroną jeszcze można powiedzieć lepiej, ale głupie jakieś takie błędy indywidualne gdzieś tam zaważyły na tym, żeśmy przegrali mecz. No jak się traci
bramkę z takim zespołem jak Korona, to później to się ciężko strzelić. W pierwszej połowie mieliśmy 3 sytuacje, powinniśmy na bramkę zamienić, nie udało się. Z Arką też w doliczonym czasie gry niestety wyrzuciliśmy aut na swojej połowie. No, na pewno brakuje troszeczkę jeszcze zgrania, tak? No, my nie mamy za dużo czasu na to wszystko, żeby zrobić, no, ale staramy się, co możemy. Powiedział pan o zgraniu, ale moim zdaniem no, tutaj najbardziej zaważyła skuteczność chyba, bo sytuację tworzyliście, sam pan o tym powiedział. Wydaje mi się, że Stomil tę okazję miał. Trenowaliście teraz to przed meczem z Widzewem. Czasu nie było dużo, ale chyba skupiliście się na tym akcencie. Powiem szczerze, że za dużo nie było. Jedynie piątek troszeczkę można powiedzieć, bo w czwartek tylko regeneracja plus trening wyrównawczy dla osób, którzy nie grali. W piątek troszeczkę żeśmy popracowali nad taktyką tyle, ile mogliśmy, bo wiadomo, że wyjazd i za dużo tego też nie mogliśmy zrobić, tym bardziej, że byliśmy dwa dni po meczu. No zobaczymy, my cały czas nad tym pracujemy. To nie jest tak, że tam tylko przed Widzewem, no mankament gdzieś to się widzi jeszcze ze sparingów wcześniej, no, ale wygląda to naprawdę obiecująco, dużo, dużo lepiej jak wcześniej. Dziś czeka Was trudne spotkanie, pełen stadion, dużo kibiców, ale ma Pan doświadczonych zawodników. Wspomniał Pan też o tej rewolucji, no ale przyszli zawodnicy ograni przynajmniej na poziomie pierwszoligowym, ale też, którzy mają epizody w Ekstraklasie. Dla nich taki mecz przy dużej publiczności to nie jest pierwszyzna, więc trudno oczekiwać, żeby zawodników Stomilu ogarnęła trema. No na pewno nie, no wiadomo jak jest na Widzewie, to wszyscy w Polsce wiedzą i tutaj no, jeśli zawodnik ma tremę, no to niech nie wychodzi w ogóle na boisko albo inaczej, niech w ogóle nie trenuje, no bo dla mnie przyjechać tutaj na Widzew to jest święto piłkarskie, wiadomo jak to wszystko się odbywa kibicowsko i to powinno tylko porwać zawodników obu drużyn, wiadomo, jednej i drugiej, wy macie 12 zawodnika, ale też przy takich trybunach powinno się dobrze grać i zawodnicy powinni się cieszyć, że są takie stadiony jeszcze na poziomie pierwszej ligi i można przy takiej publiczności zagrać mecz. Rozmawiamy z drobnym wyprzedzeniem w stosunku do spotkania i wyświetleniem tego materiału. Czy może trener powiedzieć kilka słów na temat sytuacji kadrowej swojego zespołu? Mhm. Czy ktoś został w Olsztynie, czy ktoś doznał kontuzji? Jak to wygląda? Tak, cały czas mamy uraz młodego Wójcika, bardzo obiecującego zawodnika, który mam nadzieję jak najszybciej wróci do treningów. Maciek Damc ma lekki uraz, mam nadzieję, że już na ŁKS będzie, bo to też jego były klub. Także my też mamy taką nadzieję. Także miejmy nadzieję, że to się uda. Tecław, który też ma lekki uraz i Pawlak, który miał temperaturę, nie chcieliśmy tutaj ryzykować przeziębienia pozostałych zawodników. Myślę, że od przyszłego tygodnia wszyscy będą już do mojej dyspozycji. Trenerze, bardzo dziękuję i życzę udanych zawodów. Dziękuję również. To był Jakub Dyktyński, który rozmawiał z trenerem Adrianem Stawskim i wróciliśmy do studia na trzecim piętrze stadionu przy Alei Piłsudskiego 138. Stomil Olsztyn, mam wrażenie, że słowa trenera Stawskiego rzeczywiście mają odwzorowanie w rzeczywistości. Dominik, z wieloma zawodnikami z obecnego składu Stomilu miałeś okazję rywalizować na boiskach ligowych. No, nie ma co ukrywać, że doświadczenie w Stomilu jest. No tak, teraz na pewno przed sezonem była tam troszeczkę zmian. Już jak ja byłem, to już na pewno już troszeczkę się też zmieniło, gdzieś ten Stomil troszeczkę inną politykę przyjął i no, ale na pewno mają dużo doświadczonych zawodników, tak jak powiedziałeś, i jest to ciekawa drużyna. Na pewno początek mieli trudny, ale to pewnie z każdym meczem będą się ogrywać i będą coraz groźniejsi. Andrzej, to jest na pewno trudne dla zespołu, kiedy słabo zaczyna sezon. No my pamiętamy to z zeszłych rozgrywek, tak? Gdy przegraliśmy 3 pierwsze spotkania. Nie jest łatwo podnieść się i zmotywować do kolejnych zwycięstw. A może odwrotnie, to jest bardzo motywujące. Wspomniałeś o tych integracjach, ale mam wrażenie, że widzewiacy dzisiaj podwójnie nie mogą, powiedzmy, zekceważyć przeciwnika mimo jego miejsca w tabeli, no bo 0 punktów, 0 zwycięstw, 0 remisów, ale mimo to dzisiaj widzewiacy powinny być maksymalnie skupieni. Tak, wspomniałem o tych integracjach, oczywiście najważniejsze to, co sportowo się dzieje, jakie przekazuje tutaj trener informacje, jak reaguje na to zespół, ale jest to też potrzebne. I no powtórzę się po prostu, Kuba, no to jest, tak naprawdę wszyscy liczą, że będzie to bardzo łatwo. Wiemy, że Stomil 4 razy przegrał, tak? Pierwsze kolejki przegrali, ale też spójrzmy w jaki sposób, bo to też można ocenić. 2 razy poprzez utratę bramek z rzutu karnego, raz w 94 minucie i jedyna ta porażka 2-1, czyli też nie jakaś znacząca z Chrobrym. Tu widziałem te 2-3 wywiady, gdzie płyną z ust właśnie naszego przeciwnika, że dobrze grają. Ja też spojrzałem sobie na te różne statystyki.
oni nie odstają w żaden sposób, mimo że mają te 18 miejsce, jedynie no, w tych bramkach i punktach, tak? No, to, czy w tym co najważniejsze, ale to nie wygląda nawet, nie ma takiej dysproporcji, nawet jeżeli chodzi o te statystyki z Chrobrym, tak? Także tutaj zespół wydaje się, że gra naprawdę dobrze. Do tego są zawodnicy jak Patryk Mikita, też go znam bardzo dobrze z boiska, potrafi. Oczywiście jest po ciężkiej kontuzji, ale jest zawodnikiem Szymon Lewicki, tak? Także możemy się spodziewać, że będzie ciężko. I na zawodników naszych jak zawsze spada taki ciężar. Wszyscy się spodziewają, że dzisiaj będzie łatwo. No niestety nie będzie łatwo, jak to zawsze w pierwszej lidze. Szczególnie, że Stomil nie poniósł żadnej porażki większym wymiarem niż jedną bramką, tak? Więc to dokładnie pokazuje, że to nie jest słaby zespół. Olsztynianie mieli sporo sytuacji w tych spotkaniach. Możemy przy okazji za chwilę pokazać statystyki w ogóle dotyczące dzisiejszych drużyn, które zmierzą się na Murawie Serca Łodzi, bo to moim zdaniem też ciekawe i pokazujące, że mamy do czynienia z trudnym przeciwnikiem, tak na dobrą sprawę, już są przed nami. No bilans jakby nie jest pozytywny i moim zdaniem to jest, gdy patrzymy na te statystyki, no to przede wszystkim skuteczność. To jest największy problem Stomilu, Andrzej. Jak najbardziej widać, liczby nie kłamią, matematyka jest prosta, ale tak jak mówimy, w pewnym sensie ci zawodnicy, nawet trener Stawski mówi, że ta gra nie wygląda tak źle. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na ten nowy projekt, ja jeszcze doliczyłem 4 mecze sparingowe, no to nie wygląda to za dobrze, tak? Bo to jest 6 porażek, jedno zwycięstwo z Sokołem Ostruda w sparingu, ale jak tak sobie spoglądam co tydzień, no to z Sokołem wszyscy wygrywają. I tak naprawdę jeden remis z Bałtykiem, także naprawdę nie wygląda to źle, dobrze, jeżeli chodzi o Stomil Olsztyn. Ten projekt ruszył bardzo wolno. Tylko no zobaczymy teraz, na pewno ta, jak zawsze pojawia się tutaj u gości, ta radość z rywalizacji na tym stadionie, przy tych kibicach. No mam nadzieję, że tutaj nasz zespół jest mocno skoncentrowany, mocno zmobilizowany i w żaden sposób nie patrzy na to, co widać w tabeli. Czy mogę Cię zapytać, Dominik, czy trener Niedźwiedź uczulił Was na jakiś element gry Stomilu, na któregoś zawodnika? Czy możesz troszeczkę naszym widzom ujawnić trochę kuchni z szatni, jak wyglądało przygotowanie do tego spotkania? Krótkie to na pewno, ale czy właśnie jakaś taka analiza przedmeczowa się odbyła? No tak, analiza była. No na pewno tam trener zwraca uwagę, że Stomil bardzo dobrze broni. Gdzieś tam gra defensywnie, no stara się grać na kontra, także tu trzeba być wyczulonym. Nie wiem, jak dzisiaj zagrają, a także tutaj się na tym skupiliśmy. No i szukaliśmy rozwiązań oczywiście, gdzieś tam trener pokazywał, jak to gdzieś chcemy to się przebić przez ten mur. Właśnie chciałbym tu jeszcze dodać, fajnie powiedzieć, że grają dobrze w obronie. Mimo że tu źle punktują, mało strzelają, no to są, jeżeli według tu naszego tego serwisu Instat spojrzymy, no to drugie miejsce mają, jeżeli wygrane pojedynki w obronie. Jakby całkowicie przeciwstawne do tego, co widzimy w tabeli. No dzisiaj na pewno też ciekawą postacią w tym meczu będzie Mervej Fundambu. Rozmawialiśmy z nim poza anteną. To będzie zawodnik, który na pewno będzie chciał się pokazać z dobrej strony. To jest trochę frazes, no bo zawsze, gdy no, w ostatnim meczu Karol Czubak pokazał się z dobrej strony na tle swojego byłego zespołu, ale uważam, że coś w tym jest, że czasami, gdy dochodzi do odejścia z klubu, no to chce się trochę odegrać, w cudzysłowie oczywiście, na działaczach, czy powiedzmy na środowisku i pokazać, że popełniliście błąd oddając mnie. Mervej jest jedynym strzelcem bramki dla Stomilu w tym sezonie. Uważam, że warto zwrócić na niego uwagę. Teraz podziękujemy Dominikowi, który zejdzie na dół do Murawy Serca Łodzi, by odebrać statuetkę za zawodnika meczu. Wybraliście go w plebiscycie po ostatnim domowym spotkaniu, w plebiscycie we współpracy z firmą Edpromo. Dominik, czy już wybrałeś, dla kogo zostanie przeznaczona nagroda? Przypomnijmy, 1000 zł dla wybranej przez Dominika organizacji charytatywnej. Tak, akurat tam się fajnie złożyło, bo gdzieś tam do mnie osoba dzwoniła wcześniej z prośbą o pomoc, o koszulkę, a tutaj się tak złożyło, że zostałem tu zawodnikiem meczu, także mogłem przekazać tą kwotę dla Zosi, tam takiej dziewczynki, która ciężko choruje, także no już zdecydowałem się, także bardzo, bardzo fajnie. A teraz przejdziemy już do drużyny czerwono-biało-czerwonych. Dominik, bardzo Ci dziękujemy, że dziękuję byłeś bardzo dzisiaj. Dzięki. Z nami. A za chwileczkę wypuścimy materiał dotyczący no, tego, co działo się w tym tygodniu. Tutaj przed oczami macie już skład Widzewa Łódź, ale do niego przejdziemy dosłownie za chwilkę. Antoni Figlewicz, Wincent Matuszewski i troszeczkę ja przygotowali dla Was taki krótki reportaż na temat przygotowań do tego spotkania. Ujęcia z treningu, rozmowa z Radosławem Gołębiowskim, no i komentarz Antoniego Figlewicza.
Widzewiacy weszli w nowy sezon co najmniej dobrze, ale w minioną środę w Gdyni czerwono-biało-czerwona maszyna niespodziewanie zazgrzytała. Przez pierwsze 20 minut meczu z Arką na oliwione tryby Niedźwiedzia Mobilu doskonale współpracowały i w sumie nic nie wskazywało na to, że dostanie się między nie jakieś złośliwe ziarnko piasku, które to ziarnko pokrzyżuje Widzewowi szyki. O dobrych 20 minutach gry mówili w pomeczowych wywiadach i Marek Hanusek, i Juliusz Letniowski, i chyba wszyscy, którzy oglądali mecz trzeciej kolejki w Gdyni. Na samym początku spotkania słynący przecież z tego swojego pazura Cezary Kowalski zauważył, że Widzew dominuje i gra naprawdę świetne zawody. Co więc się stało z tym dominującym Widzewem po 20 minutach? Łatwo na pewno zaobserwować kilka różnic względem początkowych trzech spotkań sezonu 2021-2022. I po pierwsze, primo, zmiany personalne w wyjściowej jedenastce. Abdulaziz Tetek stanął w środku pola z Hanuskiem, a Czech miał pełnić rolę tego bardziej ofensywnego z dwójki pomocników. Zgoła inną rolę niż w pierwszych trzech meczach de facto. Na boisku trener Niedźwiedź jeszcze wyżej ustawił Kuna, zrezygnował z usług Michalskiego i Danielaka, a do gry wszedł Letniowski. Roszad niby sporo, ale znów nie można wnioskować, że to one zaważyły. Po drugie, primo, wyraźnie słabiej niż w trzech pierwszych meczach zagrał Radek Gołębiowski. Kilka błędów w defensywie, mniej tego młodzieńczego błysku, no ale to nie postawa indywidualna jednego zawodnika spowodowało, że widzę w 20 minucie przestał grać swoje i oddał kontrolę nad meczem Arce. Oddajmy zresztą głos samemu zainteresowanemu. Na pewno ten mecz we mnie siedzi, bo ciężko przejść obok meczu, który przegrywamy 3-1 na wyjeździe z ciężkim przeciwnikiem, ale wiadomo, jeśli ktoś oglądał ten mecz, to wie, że nie zagrałem dobrego spotkania, ale tak jak mówisz, nie skupiłem się na komentarzach, wyciągnąłem już wnioski, na pewno jeszcze porozmawiam z trenerem. No i pracuję dalej, takie mecze dużo uczą, wiadomo, zwycięstwa cieszą, porażki uczą, ale postaram się wyciągnąć jak najlepsze wnioski i w następnym meczu zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zaprezentować się lepiej. Cieszę się z powołania, na pewno to jest docenienie jakiejś tam mojej pracy, którą włożyłem. Myślę, że na pewno trener obserwował mnie dużo wcześniej, ale to jest również docenienie chłopaków z szatni, bo dzięki nim staję się lepszy, codziennie pracujemy razem na treningach i to jest również ich zasługa, całego zespołu i dlatego cieszę się, że ja jadę akurat, no ale tak jak mówię, cały zespół pracuje na to, żeśmy byli wyróżnieni. No, jesteśmy taką drużyną, że czuć, że chcemy grać w piłkę i fajnie to wygląda. No tak jak mówisz, no jeden mecz nie wyszedł i to trochę tak zamazało ten mój początek, ale podchodzę do tego na spokojnie, wyciągam wnioski i pracuję dalej, uczę się i robię swoje. Pierwsza liga to jest taka liga, w której każdy zespół może wygrać z każdym, dlatego my do każdego meczu przygotujemy się na 100% i podchodzimy do niego tak samo, bo 3 punkty za Arkę i 3 punkty za Stomil są tak samo warte i nie skupiamy się, jaki to jest przeciwnik, robimy swoje i jutro wyjdziemy z rządzą zrewanżowania się za Sirolę. Tyle Radek, ja. Po trzecie, primo. Gorszy timing trenera Niedźwiedzia. Tym razem szkoleniowiec Widzewa miał trochę pecha, bo już w pierwszej połowie musiał ściągać z boiska kontuzjowanego Kuna i nieco przemeblowywać skład swojej drużyny. W drugiej części meczu postanowił poczekać ze zmianami trochę dłużej i kiedy już był na nie gotowy, Widzew stracił drugą bramkę. Nadal jednak nie wiemy, co stało się w tej feralnej 20 minucie meczu w Gdyni. Anomalia grawitacyjna, nie wiem, koniunkcja Ziemi i Księżyca, zbyt zdrowe morskie powietrze w Gdyni. Plus jest taki, że ani ja, ani tym bardziej wy nie musicie tego problematycznego ziarnka znajdywać. To zadanie przede wszystkim trenera Niedźwiedzia, który w 2 ostatnie dni musiał odkryć ten jeden, jedyny mankament. Mankament, który sprawił, że jego podopieczni oddali kontrolę nad meczem drużyni rywali i w ostatecznym rozrachunku zagrali po prostu słabiej od Arki. W czasie treningów przed zaczynającym się za kilka chwil meczem ze Stomilem szkoleniowiec Widzewa mógł tylko jedno – robić swoje. Porażki przytrafiają się w sumie każdemu i choć my śmiało możemy powtórzyć za Forrestem Gumpem. It happens. What, shit? Sometimes. To trener Niedźwiedź podchodzi do tematu bardziej profesjonalnie. I w ostatnim meczu, i z tym chrobrym, za długie momenty mieliśmy, że oddajemy pole zbyt mocno przeciwnikowi. Stomil to rywal z dna tabeli, jedyna drużyna bez punktu w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi, no i ekipa, która w Łodzi nie ma nic do stracenia, bo to Widzewowi przed tym meczem przypisuje się 3 punkty. Znaczy, przypisują te 3 punkty wszyscy dookoła, tak jakby zapomnieli, że ta piłka nożna to przewrotny sport i nie warto dzielić skóry na Stomilu. A co z przysłowiowym Niedźwiedziem, zapytacie? Ano, Niedźwiedź chce jak najszybciej wprowadzić swoich piłkarzy z powrotem na zwycięską ścieżkę i ma wszelkie zadatki ku temu, by tego dokonać już dziś. Bez względu na to, czy udało mu się w te 2 dni oddzielić to ziarno od plew, jego podopieczni wyjdą za chwilę na murawę w roli faworyta. I miejmy nadzieję, że zagrają tak, jak na faworyta przystało i to nieco dłużej niż 20 minut.
To był materiał Antoniego Figlewicza, Wincenta Matuszewskiego i przy moim drobnym udziale krótkie podsumowanie minionych dni w pierwszej drużynie Widzewa Łódź. Drużyny, która dzisiaj zmierzy się ze Stomilem Olsztyn, a ma za sobą pewne traumatyczne przeżycie, to znaczy porażkę w Gdyni. Andrzej, to nie był mecz, który moim zdaniem należy wymazać, bo były tam też pozytywy i właśnie teraz będziemy chcieli przejść do tych pozytywów, bo często w social mediach opisywaliście tę sytuację jako najlepszą w całym meczu i pokazującą to, co się działo w tym spotkaniu. Pozwolimy sobie na drobną analizę. Dokładnie. Przede wszystkim widzimy tutaj, jak fajnie trzech środkowych naszych pomocników rotuje, szuka gdzieś miejsca i co najważniejsze pomiędzy tutaj formacjami naszego przeciwnika, tak? Czyli na plecach pierwszej tej linii pressingu, drugiej linii pressingu. Świetnie to wygląda. Wiadomo, przeciwnik tutaj też popełnia pewne błędy, no ale popełnia poprzez ten ruch naszych zawodników, tak? Tu mam do ciebie pytanie od razu. Czy to chociaż może kontynuujmy, a na pytania przyjdzie czas. No i przede wszystkim gra z pierwszej piłki, tak? Najlepsze co może być. Świetnie przyspiesza, że tak powiem, granie zespołu. I teraz już dochodzimy do tego momentu takiego kulminacyjnego. Ja oczywiście, bo wiadomo, no tutaj szukamy takich elementów, gdzie można było coś poprawić. Gdyby to zagranie to było między zawodnikami, a jest zagrane z prawej strony zawodnika Zarki, można, na pewno Paweł Tomczyk miałby lepszą sytuację. Też tam brakowało takiego wklejenia się w linię jeszcze. Wiadomo, że to się rozmija ta obrona z Pawłem, ale zabrakło tych 2-3 metrów, żeby był sklejony z ostatnim zawodnikiem Arki Gdynia i wtedy na pewno ten kąt tutaj strzału byłby dużo, dużo łatwiejszy i na pewno byłaby dużo bardziej korzystna ta sytuacja. A był w takim miejscu w polu karnym, że to już musiałby być strzał perfekcyjny. Po meczu z Arką trener gospodarzy wspominał o tym, że Widzew bardzo zaskoczył go w pierwszych 20 minutach. To nie był element konferencji prasowej, tylko takie kuluary i wspominał o tym, że Widzew zagrał bardzo dobrze. Mam wrażenie, że przyspieszenie, wymiana pozycji, mała gra na niewielkiej przestrzeni to był klucz do zaskoczenia Arkowców. Szkoda, że zabrakło moim zdaniem trochę siły. Arkowcy wybili nas też z rytmu, pozbawiając nas Dominika Kuna, ale też przesunęli Krystiana Alemana na drugą stronę boiska i zmienili trochę jego zadania i to był klucz do tego, że Widzew stał się trochę bezzębny w drugiej połowie, ale początek był bardzo udany. Za naszymi plecami możecie oglądać wręczenie tutaj statuetki dla Dominika Kuna i symbolicznego bonu na 1000 zł za wygraną w plebiscycie, o którym mówiliśmy, no ale my będziemy kontynuować jakby nasze studio. I tu chciałem się o to zapytać, czy to był klucz, te wspomniane dobre cechy, o których wspominałem, do tego, żeby może w przyszłości punktować skutecznie? Tak, tu pokazaliśmy tą świetną akcję naszego zespołu. Jeszcze się takie pojawiały, to jest najważniejsza informacja, to nie jest tylko wyrwany jeden fragment. Tak naprawdę już od pierwszej kolejki pokazują, że są w stanie tak grać. Najważniejsze pytanie, jakie się pojawia po Arce, bo właśnie skorelowaliśmy tą sytuację, że Dominik Kun opuścił boisko, i od tych minut mniej więcej zaczęła się ta gra sypać. Z jednej strony w pierwszej kolejce tutaj wiele osób, ja też stwierdziłem, że środek mamy bardzo mocny, że możemy wymieniać tych zawodników, jest niesamowita rywalizacja, ale zdarza się, jeżeli mamy takiego Dominika Kuna, który jest w wysokiej formie, że zespół jest bardzo od niego uzależniony. I właśnie teraz zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że tak nie jest, tylko ta jakość tych zawodników, która jest no tak naprawdę bardzo wysoka, bo jest tutaj 6 bodajże naprawdę bardzo dobrych zawodników do rywalizacji, ale no jest lekka obawa, czy Dominik Kun w takiej formie nie jest znaczącym ogniwem. Mamy dla Was przygotowany konkurs, w którym możecie wygrać podwójne wejściówki na najbliższy domowy mecz Widzewa Łódź. 2 takie zestawy będą przygotowane dla kibiców, którzy jak najszybciej poprawnie odpowiedzą na pytanie, które za chwilę wyświetli, a w zasadzie wyświetliło się już na ekranie. Ile razy Widzew Łódź mierzył się w lidze ze Stomilem Olsztyn? To jest pytanie konkursowe. Odpowiedzi możecie wysłać na adres mailowy widzewtv@widzew.com. 2 pierwszych kibiców, którzy odpowiedzą poprawnie, otrzymają te wejściówki na mecz domowy nasz najbliższy, a odpowiedzi usłyszycie w studiu pomeczowym. Więc zachęcam Was do oglądania studia po meczu ze Stomilem Olsztyn, a my kontynuujemy naszą analizę. Tutaj powinna pojawić Wam się jeszcze tutaj belka o wsparciu naszej klubowej telewizji. Jeżeli wejdziecie na kanał lub oglądacie naszą transmisję, to poniżej jest taki przycisk wesprzyj, więc zachęcamy Was do tego, a już definitywnie wracając do meczu, przyjrzyjmy się składowi czerwono-biało-czerwonych.
Przed Wami skład, który moim zdaniem jest delikatnym zaskoczeniem, no przede wszystkim na szpicy. Bardzo młody Guzdek, który dołączył do nas w letnim okienku transferowym, nieźle pokazywał się jako zmiennik, ale mam wrażenie, że to jest sygnał też dla Pawła Tomczyka, no, że musi pewne rzeczy przemyśleć. Tak, na pewno zdarza się, że dziewiątka nie strzela tych bramek i jest ważnym bardzo ogniwem, ale no tu Paweł miał naprawdę dużo sytuacji, chociaż w pewnym sensie bym go bronił, bo te dwie piłki, które dostał na arce, nie były takie korzystne. Można było je bardziej wypieścić, żeby Paweł miał bardziej komfortowo, ale nie zmienia to faktu, że jedną z trzech sytuacji fajnie jakby wykorzystał. No widać, że tutaj do zmiany jednak, na zmianę trener się zdecydował. Bartosz Guzdek też, no fajne wejście, tylko zawsze też pytanie. Wejście, a granie w pierwszym składzie jest no, znaczącą różnicą. Zobaczymy, jak Bartek sobie poradzi tutaj. No, to jest jednak większa presja niż wejść i starać się pomóc. Myślę, że to jest, poprosimy tu jeszcze o skład, bo wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jest to też uwarunkowane tym, że no, Guzdek to młodzieżowiec, a mamy też zmiany chociażby na boku obrony. Fabio Nunes pierwszy raz wystąpi w podstawowym składzie. To też zawodnik, który nieźle pokazał się w meczu w Gdyni, mógł strzelić gola. Trochę zawinił przy trzeciej bramce dla Arki, tak mi się wydaje, że to był trzeci gol dla Arkowców, aczkolwiek to jest zawodnik, po którym też mamy spore oczekiwania. Tak naprawdę będziemy się go dopiero uczyć. Zobaczymy w dłuższym wymiarze czasu, jak sobie będzie radził. Na pewno tutaj bardzo liczymy, że dużo jakości wprowadzi. No ja jestem tutaj najbardziej ciekawy właśnie Bartka Guzdka. Nadal do niego wrócę, tak? Poza tym też ta zmiana spowoduje, że Pawła też można poprzez ławkę odbudować. Jeżeli będzie dostawał te 15-20 minut, to też jest taka opcja dla niego trochę takiego wypoczynku, że tak to nazwę, psychicznego i możliwości pomocy w krótkim terminie, 15-20 minut, oczywiście to jest decyzja trenera, ale jest to też taka formuła, która pozwala wrócić na dobre tory zawodnikom. Mam nadzieję, że tu będzie gdzieś wyglądało to tak jak z Dominikiem Kunem, który też swego czasu nie miał takich dobrych notowań, ale poprzez taką ciężką pracę potrafił wrócić i zdobyć tak naprawdę już tutaj uznanie kibiców. Gdy patrzę na skład w dzisiejszym spotkaniu, rzuca mi się w oczy, że aż 7 nowych zawodników, to znaczy zawodników pozyskanych w letnim okienku. W pierwszym meczu takich zawodników, z tego co pamiętam, było tylko 3 w podstawowym składzie. Widać, że oni też już jakby przechodzą ten proces aklimatyzacji i powoli pukają do pierwszego składu. No i tutaj ta rywalizacja o miejsce w składzie staje się zażarta. I dobrze, no bo chyba po to też ściągamy nowych zawodników, żeby podnieść poziom drużyny, no i też bić się o wyższe cele. No jest taki frazes, że rywalizacja, gdzieś mocna rywalizacja pomaga się rozwijać, ale to jest po prostu prawda. To jest po prostu prawda. Zawodnicy na tym bardzo dobrze korzystają i też sztab szkoleniowy, który z nimi pracuje na co dzień, po prostu przygląda się im, tak jak mówisz. Niektórzy docierają w późniejszym terminie tutaj do Łodzi, mają mniej treningów z zespołem i po prostu poprzez taką ocenę, można powiedzieć, naoczną, są w stanie trenerzy stwierdzić, czy to już jest ten moment, żeby decydować. Do tego dochodzą mecze, no i też to, co pokazują zawodnicy. Na razie trener Niedźwiedź super reaguje podczas meczu, między meczami i mam nadzieję, że to się całkowicie nie zmieni. Ogląda nas prawie 600 kibiców Widzewa Łódź. Bardzo dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. Przypominamy o subskrypcji, o obserwowaniu naszych kanałów w social mediach. Mamy na sobie z Andrzejem produkty z nowej kolekcji miejskiej, które możecie zakupić w oficjalnym sklepie Widzewa Łódź. Mamy nadzieję, że to uczynicie, bo to chyba całkiem fajne produkty. Jak najbardziej. Skromnie, ale pięknie. Tak, skromnie, ale bardzo fajnie. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego studia. Pozwoliłem sobie spojrzeć na zegarek. Słowo podsumowania, Andrzej. Moim zdaniem czeka nas bardzo trudne spotkanie. Nie warto patrzeć na tabelę, bo 100 mil jeszcze nie jednemu zespołowi punkty w tym sezonie urwie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie zrobi tego Widzewowi. Nawet jakbyś 10 lat temu zadał mi to pytanie, to stwierdziłbym, że pierwsza liga jest bardzo ciężką ligą i co tydzień nowe tu się dzieją scenariusze. I oczywiście, jeżeli nasz zespół będzie mocno skoncentrowany, w żaden sposób nie będzie reagował na to, co widzi w tabeli, no bo 100 mil prezentuje się w tabeli bardzo źle, ale możemy się spodziewać bardzo tutaj no, trudnego rywala, chociaż mam nadzieję, że się mylę.
No ja patrzę jeszcze na skład tutaj z Tomilu i myślę, że Rafał Remisz, tutaj Łukasz Moneta, czy wspomniany chociażby Merwej Fundambu i Jonathan Simbabwanga. Kolejny taki ciekawy zawodnik z Konga, który wskakuje tutaj. To są piłkarze, na których warto zwrócić uwagę i moim zdaniem mam nadzieję, że trener Niedźwiedź też uczulił naszych zawodników na to, żeby szyki obronne były zwarte, bo chyba warto to podkreślić. Dalej mamy problemy z defensywą i zanim skończymy, warto jeszcze ten wątek poruszyć, że to jest ta gra trzema stoperami, nie jest jeszcze do końca taka sztywna w jakiś sposób, nie gramy szczelnie bardziej niż sztywnie, ale no dalej mam wrażenie, że troszeczkę nam tego brakuje i no, w meczu z outsiderem powinniśmy na to zwracać uwagę. No jak najbardziej, tutaj zawodnicy muszą jakby uważać na te szybkie kontry, tak? Bo tego się spodziewamy, że Stomil w ten sposób będzie grał nisko i będzie wychodził szybko. Tak naprawdę to nasze ustawienie powoduje, że musimy uważać na te szybkie działania naszego przeciwnika. Jeżeli zdążymy się wrócić, jeżeli nasz przeciwnik będzie wolno działał, no to jesteśmy tak naprawdę bezpieczni, bo z tej trójki możemy nawet bronić piątką. Ja jestem zadowolony z obrony, nie jest tak źle, oczywiście ta środa nie była taka udana, ale jeżeli chodzi tutaj o ich działania od początku, no to trzeba być zadowolonym. Jeżeli gdzieś tam stawiamy na taką grę ofensywną, no to nie będzie tak dobrze w obronie zawsze, tak? Ale Kuba, myślę, że jest ok. Dzisiaj na pewno to nasi zawodnicy potwierdzą. Oby tak było, oby na koniec po meczu było ok, żebyśmy spotkali się w studiu pomeczowym w bardzo dobrych humorach. Dziękuję Wam za to, że byliście razem z nami w studiu przedmeczowym. Razem z Andrzejem Rybskim. Dziękuję. I Jakubem Dyktyńskim, a wcześniej z Dominikiem Kunem, zawodnikiem pierwszego zespołu. Zachęcam Was do słuchania komentarza autorstwa Antoniego Figlewicza i Marcina Łagiewskiego. Za chwileczkę na kanale YouTube'owym będziecie mogli posłuchać tej transmisji, zsynchronizować ją sobie ewentualnie z Iplom TV, więc zachęcam Was do tego. Jeżeli użyjecie linku afiliacyjnego, który jest dostępny m.in. w naszych social mediach lub na stronie widzew.com, klub dostanie z tego drobną kwotę pieniężną, więc wspierajcie Widzew, wspierajcie Widzew TV i widzimy się po meczu. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bajgier. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Mugapol. Najlepsze miejsca na świecie. Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny.
Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie.